Z jakich technologii korzysta obecnie branża Customer Finance? Można powiedzieć, że ten przekrój technologii jest zróżnicowany. Z jednej strony wciąż jeszcze bardzo popularny jest kanał offline, czyli taka, taki kontakt bezpośredni z doradcą, z placówką. I jak pokazują statystyki, ilość czy liczba, wolumeny pożyczek udzielanych tą drogą są jeszcze bardzo wysokie, ale już dużego znaczenia nabiera i kanał samo internetowy, i kanał mobilny, który też zaczyna bardzo mocno być eksponowany, wchodzą na rynek, nowe, młode pokolenie, które właściwie już bardzo mocno korzystają tylko z kanału mobilnego. W związku z tym można powiedzieć, że przekrój technologiczny, który dzisiaj mamy na rynku Consumer Finance jest bardzo, bardzo duży. A kim jest modelowy klient branży Customer Finance? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy w ogóle możemy sobie zidentyfikować takiego modelowego klienta, dlatego, że właściwie mamy na rynku różne pokolenia. To jest chyba, no, jesteśmy w takim okresie, kiedy mamy na rynku pokolenie takie typowo offline'owe i to jest klient, który jednak będzie chętniej korzystał z tradycyjnych metod sprzedaży i nabywania produktów. Ale z drugiej strony, na drugim biegunie mamy takie pokolenie, które już właściwie wychowało się wyłącznie w, dobrej, w dobie internetu i w dobie urządzeń mobilnych. Mobilnych, więc ono zdecydowanie chętniej korzysta z urządzeń mobilnych i trudno jest w tej chwili powiedzieć, że my mamy w ogóle jakiegoś takiego jednego, jedną kategorię klienta, który jest typowy i specyficzny dla tej branży. A jak ocenia Pani poziom moralności finansowej w Polsce? Jak pokazują badania, które corocznie przeprowadza Związek Przedsiębiorstw Finansowych, ten poziom moralności finansowej niestety spada z roku na rok. Wciąż jeszcze oczywiście zdecydowana większość Polaków uważa, że spłata zobowiązań jest obowiązkiem moralnym, ale ten odsetek się zmniejsza niestety z roku na rok. Co więcej, wśród osób młodych ten odsetek również jest coraz niższy. Wydaje się, że po części jest to problem. Jest to Pewne zjawisko, które generują również regulacje, ponieważ część regulacji dążących do bardzo wysokiego poziomu ochrony konsumenta sprowadza się do tego, że właściwie zwalnia konsumenta z odpowiedzialności za dokonywane przez siebie transakcje finansowe, i to skutkuje tym, że klienci uważają, że nie muszą spłacać swoich zobowiązań.